You spin me right now, baby, right now. Hello, Wina, witam Państwa w drugim odcinku z gry LEGO Worlds. No i co? O, fajnie. W ogóle jak klikam, to ta myszka się tak fajnie robi. Dobra, lecimy. Wyspę. A w dzisiejszym odcinku wybierzemy się na wyspę. Nito wulka... Nie, co? Nito wulkaniczną Nito. Nie, nie wiem jak to się mówi. Nieważne. Nie, sięgnę w tym sypie. Jest 1:30 w nocy, a my gramy sobie w grę dla młodszych osób. Tak, LEGO Worlds. Chociaż niekoniecznie, starsi też są w tą grę grali i grają. Może nadal, nie wiem. Zobaczmy. Bug Z. Leci nasz typ. O tak. Muzyczki sobie słucha fajnie. Ja bym zawsze chciał, żeby tak... O, fajnie, wyrwałem wajchę. Jestem naprawdę mądry. Ja bym chciał, żeby seria klocków takich z LEGO Worlds była do kupienia. Ja bym na przykład chciał tą maszynę kupić. Na pamiątkę, no tak nostalgicznie. O, na przykład kawałek świata białą. O, no to by było fajnie. To by było właśnie pod takie elementy głównie. Okej, jesteśmy na nowej mapie. Tej mapy nigdy tak za bardzo Dymek, nie lubiłem. Przy twojej rakiecie wskazuje, ilu złotych klocków potrzebujesz, żeby otrzymać 4 nagrodę. Złote klocki. Nie wszystkie światy zawierają ich bardzo wiele. Jeśli wydaje ci się, że masz już wszystkie dostępne na danym obszarze, nie wahaj się i ruszaj w dalszą podróż. O! Co my tu mamy? A, kruk, nie mogę go zeskanować, szkoda. Sadege. O! Niebo spada nam na głowę! A nie, pomyłka! To tylko kolejny metod. Uwielbiam tego aktora naprawdę. Narratora, sorry, nie aktora. Ten ambientowy narrator jest po prostu mega. Polecam. Bromil. Oj, 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 to dziwne, dziwniałem to, grę zliczowało. Czemu ja tą kamerę mam cały czas tak od dołu jakby? Ja chcę mieć ją od góry. Lepiej rzuć okiem na krater po tym. Zaraz, wiem. What the fuck, pająki. Będzie tam coś przydatnego. Zaraz. Co? Ja chcę sobie tu podkrywać te rzeczy. W sumie to mogę równie dobrze robić to poza tym. Dobra, może nie poza, ale podczas cięcia, bo co będę was tu zanudzał. Lepiej rzuć okiem na krater po tym meteorycie. Będzie tam coś przydatnego. Wiem, no przyjdę. O, mamy. Siup. Kolejne narzędzie. Jakie tym razem? Narzędzie krajobrazu. Mega fajnie. Odkrywasz narzędzie krajobrazu. Możesz nim przekształcać swoją okolicę. Wznieś górę, wykop kanion, zrównaj z ziemią wieś, jeśli nie masz nic przeciwko odebraniu domu kilku osobom. Z narzędziem krajobrazu masz władzę, a domy możesz przecież zawsze odbudować. Okej, wystarczają nam teraz nowe questy. Tam se podskoczy. Posłuchaj taki dźwięk skakania. Cyk, narzędzie odkrywania. Dłoń i lecimy zwiedzać, odkrywać. Weźmy pierwszy, wykonajmy tu tego questa od tej pani. Okej.
Musi być sposób, żeby się przedostać nad lawą. Uga buga. Może użyj narzędzia krajobrazu, żeby umieścić tam klocki. Nie głupie. O. O. Cyk. Okej. Co pamiętam. O. Jak tu budować? Okej, to jest rozmiar. O. Ty być głupi, czy ty nie być głupi? Możesz już tu przejść. Po prostu schować narzędzie. Narzędzie, okej. Okay. Yeah. Możesz stworzyć wyspę na morzu, albo zbudować schody do nieba. Twoje narzędzia? Ja biję te jata. Się wygina. Okej. Okay. Fajnie, no ciekawie. No okej. Ciup. On utknięty, ty ratować, a dać to, okej. Narzędzie krajobrazu daje wiele możliwości. Zdecyduj teraz, jak ocalisz tego nieszczęśnika. Ja mądrzy jednak jestem. A jednak nie. Zwaliłem. O, jestem magikiem. Jestem. Zrównany teren to idealne miejsce do budowy. Ciebie już mam odkrytą, nie? Zachowaj jednak ostrożność, bo narzędzie krajobrazu może spłaszczyć nawet cały budynek. Okej, okay, mamy już ją odkrytą. Ty, zaraz widziałem. Z czarnego, a to kruk. Siup. Cyk. O, jeps, w końcu odblokujemy tego tu uga buga pana. Siup, okej. Okay. Teren możesz zarówno podnosić, jak i obniżać. Okej. Okay. Wszystko zależy od aktualnych okoliczności. Wiem. Usuń teren. Spaść na dół, o dziękuję. O, debilka. O, dziękuję. Dostałem klocek od pana Uga Buga. Prosimy kopać z odpowiednią rozwagą. Okej, okay, dzięki. Jeszcze 3, jeszcze 4 złote klocki. F. Siup. O nie. Aucia. Obalało. Ach, aucia. Dobra, zobaczmy, czy to ostatnie tu nasze zadanie na tej wyspie. Jaskinie. Okej. Okay. Potrafią utknąć w najdziwniejszych miejscach. Wiesz, narzędzie do usuwania terenu mogłoby tu pomóc. Co ty na to? Dziękuję. Jest. Dobra, teraz zazem będzie się tu uwięzieni. Nie ma za co. Groźnie. Może lepiej fajnie. Ciekawie. Co jakbym wszedł do tego wulkanu? Chociaż nie, myślę, że tam nic nie ma. Dobra, teraz. Kurde, nie to. Cyk. A sorry. No, dobrze było. Cyk, cyk, cyk.
cyk, cyk, cyk. Cyk, tworzymy nasze oski na odpis. To było fajne. Weźmy zwykłą posturę. O, tak. Kurde. Tylko zależy od zachowania. Weźmy zwykłego. Korpus. O. O, zajebiste. O, zajebiście. Masz już wszystkie złote klocki tego okay, świata. Okej, wiem, zaraz gratulacje. Wrócę. Czas ruszać w dalszą podróż. Wiem, zaraz. Cyk. Okej, okay, tak się prezentuje nasz nowy skin. Oceniajcie w komentarzach. Dobra, to lecimy dalej. Siup. Cool, lecimy. Okej. Okay. Zbiłem kieliszek. Jasne. Candyland, let's go. Lecimy. Tu myślę, że zakończę ten odcinek i tą mapę po prostu zrobimy w następnym odcinku. Zobaczcie, jak nam się raz na odcinku, no i co? Co jest za taki krótszy odcinek? Eluvina.